Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Moskit. A dzisiaj zagramy w grę, przynajmniej w tym momencie zagramy sobie w grę, którą podesłał jeden z widzów, jedna z osób na czacie. Tym kimś był chyba Jekos, nie jestem pewien. Jekos, to chyba byłeś ty, tak mi się wydaje. Tak kojarzę twojego nika. Jest to gra Factorio, czyli strategia. W sumie nic poza tym nie wiem. Wiem, że tu wydobywa się jakieś niby surowce, przetwarza się potem, tworzy linie się produkcyjne, ale tak naprawdę z czym to się je, to nie mam zielonego pojęcia, więc jedziemy z koksem. To jest wersja demo. Sama gra, na samą grę aktualnie jeszcze trwa kampania Indiegogo, czy Indiego, nie jestem pewien. I jako, że trwa kampania, twórcy udostępnili też wersję demonstracyjną, która zawiera chyba trzy misje z kampanii fabularnej, czy jakoś mniej więcej tak. I może ją pobrać każdy, kto tylko zechce. I mamy tak, zacznijmy nową kampanię, first step, czyli pierwsze kroki. Właśnie wylądowaliśmy na powierzchni nieznanej planety. Nie ma nikogo, kto mi pomoże. Potrzebujesz nauczyć się, jak stworzyć swoje pierwsze narzędzia i ustawić pierwsze proste maszyny, aby rozpocząć robotę. Bądź ostrożny, nie jesteś sam tutaj. Play. Cofnij. W ogóle będzie chyba coś przyczyna, że będzie polska wersja językowa, która się nie do końca bangla, bo jest tylko jeden przycisk cofnij. Okej. Okay. Jakby ktoś pytał, to jest to wersja demo i przy okazji wersja alfa czy tam beta, więc nie spodziewajcie się jakichś szczególnych cudów. Okej. Okay. The last thing you remember, bla bla bla. Ciśnijmy tab, aby kontynuować. Ostatnią rzeczą, którą pamiętamy, jest wejście do kapsuły ratunkowej. Nie widzisz nikogo z ekipy statku w pobliżu, ani nawet złomu, pozostałości po statku itp., tak? Trochę głośno. Muszę przyciszyć. Ewidentnie. Okej, okay, już troszeczkę bardziej to zjadliwy. Dźwięk, głośność. W lewym górnym logu mamy nasze cele. W OSD się ruszamy, okej. Okay. Co się teraz stało? Idź przez pozostałości statku. Otwieramy je prawym przyciskiem myszy. O! Wrak modułu kosmicznego, lol! Jest polska wersja. Znaczy, pol-inglishowa wersja, ale jest. Okej. Okay. Po lewej stronie jest nasz ekwipunek. Move the żelazna płytka. Nie, to się nadaje do mema. Żelazna płytka. Nie, już mi się ta gra podoba. To już jest genialne. Mów też żelazna spłytka over there. Żelazna spłytka, nie. Zamykamy przyciskiem E, ekwipunek. O mój Boże. Nie ma tu nic, muszę zrobić jakieś proste narzędzia własnoręcznie. Klikamy E, aby otworzyć ekwipunek. Po prawej stronie mamy te recipe, czyli recepty. Recepty z apteki. Lewym przyciskiem możemy coś sobie stworzyć. Liczba recept oznacza. Możemy dany przedmiot stworzyć, ok. Kiedy na niego najedziemy, zobaczymy, ile tam przedmiotów potrzebuje. Ten potrzebuje jednej żelaznej płytkaski, a ten potrzebuje żelaznego prętu. Żeby stworzyć żelazny topór, potrzebujemy żelazny pręt. Żelazny pręt. I żelazny topórs. O, dobra, to stwórzmy dwa żelazne pręty. Okej, okay, tu mamy żelazny pręt. Okej. Okay. Jest, kolejny. Tutaj mamy też menu, jak się to wszystko tworzy. I teraz możemy stworzyć żelazny topór. Alior żelazna spłytka z are belong to us. Genialne. Okej, okay, mamy kilof. Super, tylko gdzie on się pojawił? A, tu się pojawił kilof. Okej, tylko też jest. Okej, przepraszam was bardzo, miałem małe problemy techniczne, zepsułem grę, ale już chyba wszystko jest okej, więc kontynuujemy nasze przygody.
Skończyliśmy na żelazna spłytkarz, stworzyliśmy żelazna stopór, topurs, a teraz mamy pójść go close to the ruda żelaza. A, i tu jest węgiel. Tu jest węgiel, tu są nasze pozostałości statku, tu jest drewno, tu jest ruda żelaza. Okej, idziemy do żelazka. Okej. Kiedy najedziemy, będziemy mieli info w prawym górnym rogu, no to chyba widać. Mine ruda żelaza. Boże, ta wersja językowa jest genialna. No dobra, minujemy. Aha, dobra, trzeba wziąć topór, najechać na niego, najechać nim na rudę żelaza. Wtedy kupimy. Okej, jak na razie nic specjalnie rozbudowanego tu nie ma. Szkoda tylko, że tak wolno kopie. Jest syf. Jekos mówi, że nie trzeba najeżdżać na to. Dobrze, nie pisze wykopyrtni. Okej, mamy jedną rudę żelaza i co teraz? Aha, dobra, nie Jezu, co za syf. Nie trzeba na to najeżdżać, tylko wystarczy dobra, rozumiem, syf był. Można kopać po prostu z... Okej, dobra, rozumiem. Po prostu jak wziąłem to, to wyjąłem topór. Boże, topór, przecież to jest kill-off. Wyjąłem kill-off i wtedy kopałem bez tego kill-offa, mimo że miałem najechany na rudę żelaza i wtedy dłużej kopaliśmy, no tak. Okej, craft kamienny piec. Boże, ta wersja językowa jest genialna. Potrzebujemy 5 kamienia. Zaraz, przecież my nie mamy kamienia. Musimy wydobyć ten kamień. Okej, dobra, idziemy wydobyć kamiulec. Kamieńc. Potrzebujemy 5 takich kamyczków, z tego co pamiętam. Chyba jeszcze jeden. Ta, mamy. No super, ta strzałka wszystko mi pokazuje. Things you can build go to the quick bar, podejrzewam, czyli do paska szybkiego używania. Okej. Okay. Pik kamienny piec. Moskit kopie kobla, ta. Pik kamienny piec. Aha. I umieszczamy go przyciskając prawy przycisk myszy. Ej, spoko. Gdzie go umieścimy sobie? Gdzieś po środku, nie? Żeby było blisko wszędzie. I prawy przycisk, pyk. Otwórz piecyk. Wsadź do niego iron. Może teraz to jest iron, a wcześniej była ruda żelaza. Okej. Okej, pyk. I potrzebujemy paliwka, czyli do kamiennego pieca. Tym czymś będzie węgiel lub drewno. Okej. Dobra, to idziemy troszeczkę pokopać węgla. Komu to przypomina Minecrafta? No to wiadomo, że to Minecrafta wszystkim przypomnia, ale to może być bardziej rozbudowane potem, przeczuwam. Jak na przykład tworzenie linii produkcyjnych, z tego co widziałem na trailerze, jest to jak najbardziej możliwe i wykonywalne. Dobra, trochę wykopaliśmy węgla. Dorzućmy węgla do pieca. I teraz zaczyna się smelting time, czyli czas wyparzania. Tak, the kamienny piec is now smelting the ruda żelaza into the żelazna płytka. Oh my god, za jakie grzechy. Okej, okay, go get the process żelazna płytka from the kamienny piec. O nie. Czuję się całkiem zmęczony tym całym kopaniem. Czy możemy to zautomatyzować? Craft the spalinowe wiertło. Czopaj drewno, te. Broń, amunicja. A jak to mogę zrobić? Spalinowe wiertło, jest. Potrzebujemy do tego jednego kamiennego pieca i 3 kół zębatych. A 3 koła zębate stworzymy z 2 żelaznych płytek. Czyli potrzebujemy więcej żelaznej rudy. Rudy żelaznej. Więcej irona. Pewno myśleli, że w polskim jest tak samo i do liczby mnogiej wystarczy dodać S. Twardy good point. Aczkolwiek nadal to niespecjalnie jest poprawne. O mój Boże, to tłumaczenie jest tragiczne. Oni tego w sumie nie do końca chyba tłumaczyli, tylko po prostu wrzucili jakieś podstawowe polskie słowa, które znali, podejrzewam, a potem nie do końca dograli modu odpowiedzialny za tłumaczenie tego wszystkiego na jakiś ludzki, zrozumiały język dla Polaków.
Pewno to jeszcze poprawią, tak? To jest jakaś tam wczesna wersja beta, czy nawet alfa, więc nie spodziewajcie się cudów, tak? I to grze jak najbardziej można jak najbardziej to wybaczyć, o ile się okaże całkiem fajną produkcją, to się jeszcze okaże. Tak, ludzie, to jest alfa, tak jak ładnie Łowca napisał, dokładnie Łowca, to jest alfa. To jest alfa, tego nie poprawisz. I dobra, mamy rudę żelaza, dorzucamy trochę wungla i zaraz stworzy nam się troszeczkę płytek, a my tymczasem moglibyśmy w sumie stworzyć sobie kilow, bo nam się troszeczkę kilow popsuł poprzedni. Okej, mamy kilów, więc kopiemy jeszcze trochę wungla. Dobre tłumaczenie, można się pośmiać. No właśnie, no może ludzie, przyjmijcie to z humorem, a nie z jakimś, nie wiem, zażenowaniem, bo to będzie wtedy bez sensu. To jest alfa, tego nie omega. Dobra, pyk. I to też pyk. Co to jest w ogóle? To jest Factorio. Gra jakichś tam nowych, niezależnych twórców. W sumie nawet nie wiem, kto to tworzy. I zapowiada się całkiem ciekawie w sumie, tak? Na początku na trailerze nie ogarniałem, co się dzieje, ale teraz w sumie jest to do ogarnięcia nawet. Tak szczerze powiedziawszy, tak? Jest okej. Okej, czego potrzebuję, żeby stworzyć te spalinowe wiertło? Koło zębate. Żeby stworzyć koło zębate, potrzebuję płytki. Okej, a poza tym... Okej, kolejne koło zębate. Teraz kamienny piec potrzebuję, czyli co, do kamiennego pieca trzeba to wrzucić, tak? Z tego, co rozumiem. Nie, czyli my potrzebujemy kamiennego pieca. Zaraz, jak to jest? Czy to do kamiennego pieca, żeby stworzyć spalinowe wiertło, potrzebujemy kamiennego pieca? Nie ogarniam. Kompletnie nie ogarniam. Ale okej, dobra. Jak nam tak każe, to tak zrobimy, więc musimy trochę jeszcze kamienia wykopać. Okej. Aha, i teraz jak ładnie jakoś zauważył, nie twórz pojedynczych rzeczy, tylko od razu na przykład wiertła. Aha, czyli na przykład nie musimy tworzyć pojedynczo kamiennego pieca, żelaznej płytki i koła zębatego, tylko wystarczy, że... Chcemy, widzicie, mamy na biało te rzeczy, które mamy i na żółto te rzeczy, które możemy mieć, bo mamy na to surowce. Okej. Spalinowe wiertło. Pyk. Jest. Jest spalinowe wiertło. Place the spalinowe wiertło on the ground. Above some resources. Okej. Okay. Czyli na przykład... czyli musimy to na surowcach umieścić. Okej. Okay. Tutaj jest chyba na więcej, więc tutaj postawimy nasze wiertełko. Wrzuć trochę paliwka do spalinowego wiertła. Kamień, ruda żelaza. Trzeba węgiel wykopać. Fajny ten Minecraft z tymi teksturami. No całkiem w pytkę jest ten Minecraft. Okej, dobra, mam trochę wungla, wrzućmy go. I co się stanie? It's working, it's alive! Spalinowe wiertło zostawia wykopane surowce naprzeciwko siebie, okej. O, tu są te przedmioty. Jakie możemy podnieść? Jakie podnosimy te przymioty? Zaraz, bo czegoś nie ogarniam. F. F wciskamy, żeby podnieść przymioty w pobliżu nas. Okej. Okay. Warto zapamiętać. Craft the drewniana krzyłka. Craft the drewniana skrzynka. Nie, masakra. Potrzebujemy drewna. Ale nie mamy, cholera jasna. Ale nie mamy siekiery. Jest lipa. Straszna lipa jest, jak siekiery nie ma. O, po wodzie nie można specjalnie biegać, przynajmniej po tej głębokiej. Ale po tej szłone. Jakieś w ogóle rybki pływają sobie słodziutkie. I co z tą skrzynką? Jest skrzynka. Okej. Mamy skrzynkę. Put the drewniana skrzynka under the drop position of the spalinowe wiertło. O mój Boże. No i teraz będziemy zbierać surowce w tej drewnianej skrzynce. Super. Co to za gra? To jest Factorio. Jakaś dziwna gierka.
Okej, okay. Zbierzmy przedmioty, które zebrały się w skrzynce, czyli 5 ród żelaza. Nie tak źle, nie najgorzej, coś się dzisiaj nauczyłem. Powinienem się tutaj przejść i sprawdzić to niezbyt ciekawe miejsce. Jest! Przeszliśmy pierwszy poziom! Hurra! Hip hip! Hurra! Nie bez problemów, ale przeszliśmy. Następny level. Tu widzę, trochę bardziej rozbudowany jest etap. Wygląda na opuszczone miejsce kopania. Ciekawe, po co jest to robocie ramię. Otwórzmy menu maszyny. Już nie ma interfejs maszyna, nic, tylko maszynkuj. Okej, okay. Co my tu mamy? Aha, potrzebuję paliwka. W tym wypadku wungla. This is called the podajnik spalinowy. Nie, to jest kosmiczne. Zabiera przedmioty naprzeciwko siebie i wkłada je za siebie. Okej. Okay. Może wkładać i rozładowywać przedmioty z maszyn. Okej. Okay. Spoko. Ej, spoko. Minecraft się przy tym chowa. Inspekt de drewniane. Drewniana skrzynia. Może być tam coś przydatnego. Wow, mamy broń, pistolet. Jej. To jest zwykły magazynek. Jest pas transmisyjny, podajnik spalinowy i trochę wągla. Super. Equip the weapon. Czyli shift plus lewy przycisk. Tak jak zrobiłem to wcześniej. Okej. Okay. Equip the ammunition. Okej. Okay. No i mamy broń, lol. Ale hardcore. Mamy w rękach broń. I aktywna broń jest zaznaczona zielonym prostokątem. Czyli to coś naokoło. Możemy przyłączać między broniami przy pomocy kół, ale teraz nie mamy żadnej broni. Fajny ten język, taki polglisz. Wow. No strzelaj. Jak się strzela? A, spacją, okej. Okay. Dobra. Ej, spoko w sumie. Ja teraz to przypomina to, taką starą grę, jak ona się nazywała? Crimson Land. Nie wiem, czy ktoś kojarzy. Stara, ale fajna gierka. Zauważ, że drugi ten inserter, czyli te drugie ramię, jest zwrócone na odwrót. Możemy je obrócić przy pomocy klawisza R. O, proszę. No i przy okazji trzeba by je też zasilić, jakby nie patrzeć. Bardzo ładnie. No i tu przydałby się też wungiel. Aha, R też obracamy po prostu samo w sobie, gdy chcemy coś zbudować. Okej, tylko tu potrzeba węgla. Zanim zaczniemy z elektrycznością, powinienem stworzyć trochę podstawowe strumienie surowców? A, build machine, spalinowe wiertło. Aha. I kamienny piec. Okej, okay, dobra. To teraz tak. Po co ci broń? No po to, żeby się bronić. I co my teraz możemy zrobić? Teraz możemy w sumie... co możemy zrobić? W sumie nie wiem, zaraz. Muszę rozkminić, co ja muszę zrobić. Spalinowe wiertło przecież mamy. Więc po co nam więcej? Mamy rudę miedzi, mamy kamień. Tak, nie ogarnia po co to wszystko tak naprawdę stworzyć, ale okej. Okay. Jak tak ode mnie chcą, to tak zrobię, tylko... no nie ogarniam do końca po co mam to zrobić. Możemy zrobić teraz pas transmisyjny w ogóle, wow. Ale faza. Pyk. A, prałem się. Tylko zaraz, w sumie byśmy musieli wtedy to... nie, to jest w sumie syf. W sumie to jest syf. O. Czy jakoś to sobie nie da radę zrobić? Byśmy mogli w sumie tak robić. O, ej, dobre. Fajne to. Czy można te rzeczy pozabierać? Ej, ja nie chciałem tego umieścić. Nie tutaj. Nie. Jak to mogę wyrzucić? Nie chciałem tego umieścić. O, można przynajmniej zbierać te syfy. A, spoko. Żeby to wszystko sobie spokojnie zabierać, ludzik. O, jest tak 64 sztuki, super. Ech, i co dalej? To fajnie byłoby poradzić tutaj, do pieca. Powiem wam. Fajnie byłoby to do pieca poprowadzić. Jezus, nie tak.
R i prowadzimy do pieca. Się zabraknie nam pasów transmisyjnych, co nie jest jakąś strasznie dziwną rzeczą, więc musimy coś sobie z tym poradzić. Tutaj pyk, niech tworzy się tutaj to. I czemu ty nie działasz? Okej, okay, działa. Bangla. Tworzą się żelazne płytki. Super. Gramy w Minecrafta 2D. Factoria. Tak. Factorio twardy. Factorio, nie Factoria. Zasadnicza różnica. Okej, okay, możemy stworzyć jeden pas żelazny. Okej. Okay. Pas transmisyjny, przepraszam. On wymaga trzech tak naprawdę surowców. Okej, okay, dobra. Dobrze wiedzieć. I teraz tworzymy dalej te pasy. I teraz sobie go obrócimy. Tylko nie, źle. Obrócimy sobie. Postawimy tak. Obrócimy. Tu postawimy tego robocika. Obrócimy go. I on będzie wszystko tak naprawdę ładował. Sam z siebie. Okej. Okay. Teraz go tylko zasilić. No i co? On powinien teraz banglać. No i czemu nie banglasz? Cholera jedna. Czemu nie banglasz? Czemu nie chcesz działać? Może za blisko? Może potrzebuję to zrobić dalej? W sumie jest to jakaś opcja. A jak zrobimy tak? Tylko teraz tak, on musi to złapać. I czy on będzie to łapał? No łapiesz ty to, czy nie łapiesz? Zaraz, to, czy to trzeba jakoś uruchomić? Czy to już działało? Samo z siebie. Jedna kratka. Bang leży w piecu, jest poniżej pięciu tych. Aaaa! Dobra. Okej, okay, czyli to bangla dopiero wtedy, gdy w piecu jest poniżej pięciu surowców. Okej, okay, dobra, super. To w takim przypadku wszystko wiemy, co, jak, gdzie, z czym, dlaczego. Teraz co dalej? Ja muszę stworzyć teraz te spalinowe wiertła i kamienne piece, tak? Tak, zdecydowanie tak. Żeby to stworzyć, potrzebujemy dużo żelaza i pewno sporo też kamienia. Też by się przydało. Kamień też by się zdecydowanie przydał i musimy go stworzyć. Czy mamy wszystkie rzeczy na spalinowe wiertło? Nie, bo nie mamy kamienia. Więc żeby wydobywać kamień, musimy wydobyć kamień. Ktoś mówi, że do wiertła dał węgiel. Ale jest w wiertłach węgiel. To się akurat martwić się nie musimy specjalnie. Okej, okay, dorzucone. Tylko tak, tutaj... Aha, w wiertłach nie ma węgla. A to już jest syf. To już jest syf. A, takie buty. Możemy też na przykład sobie dzielić te surowce na pół, które mamy przy sobie. Też fajna sprawa. O, dobra. Tu też trzeba troszeczkę podzielić to. I okej. Okay. Wiem, właśnie chcę zrobić wiertło dla kamienia. Jestem tego świadom. Luzik, ludziska, luzik. Spalinowe wiertło jest. Przydałoby się przy okazji też skrzynka, więc potrzebujemy troszeczkę drewna skopać. Zczopować drewno. Chop, 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 chop. I teraz tak, potrzebujemy te mam wiertełko odpalić. Żebym też obracać je, dzięki temu będziemy mogli zdecydować, gdzie będzie tworzone TT. Okej, okay, spoko. Fajniutko, fajniutko. Pyk, tutaj jedno. A nie to, Boże. I teraz tutaj... Zaraz, nie to. Jeszcze jedno wiertło muszę stworzyć, a do tego potrzebujemy jeszcze kamienia. Zaraz, nie mamy węgla. Okej, trochę węgla zebrałem, więc mogę tutaj dorzucić sobie spokojnie. I kopiemy. Mamy już na to wszystko? Mamy, dobra. Super.
Okej, okay, jeszcze jedno piertełko tutaj. O, super. Jeszcze tylko trzeba dorzucić trochę paliwka. Jest ogólnie dobrze. Przy okazji, czy tworzymy tutaj... W sumie możemy tutaj spokojnie stworzyć sobie skrzyneczki. Podejrzewam. Bo to będziemy sobie po prostu wszystko tylko zbierać. O, właśnie tak. I teraz co dalej? Kamienny piec potrzebujemy stworzyć, tak? Bo widzę, że nasze maszyny nie wyrabiają. Z produkcją. Więc trzeba jakoś coś na to poradzić. Tylko teraz jak my to zrobimy? Może nie tak. Dobra, trzeba zawinąć troszeczkę żelaza. Trochę też kamienia się przyda. Okej, okay, i teraz tak, stwórzmy sobie troszeczkę podajników. Taką sporą troszeczkę. Troszeczkę tych pieców. W sumie tam ich tam cztery potrzebujemy. Tak, cztery potrzebujemy piece. No i do tego jeszcze potrzebujemy cztery spalinowe wiertła. I trochę taśmy transmisyjnej nie zaszkodzi na pewno, przeczuwam. Wybieramy jeszcze te surowce, które zebraliśmy. I w sumie można byłoby też zrobić tak, że... I to nie byłoby głupie w sumie. Tylko tak, widzę... A, jakaś syf, tak nie mogę zrobić, ale syf. Nie mogę tak zrobić, żeby to zbierało z tego. Ale syf. Zaraz, jak dałem mu tu węgla... O, to zabiera. Okej, okay, super. Węgiel zabieramy. Jak szalony produkuje, widzę. Skubaniec jeden. Ale dobra, to nie szkodzi. W takim wypadku możemy stworzyć coś takiego, że tutaj będzie szło to. O tak. No niech idzie. No to tutaj będzie szło i tu będzie taki magazynek. To byłby dobry plan. Tu będzie skrzyneczka. A nie, zaraz, nie, tu nie będzie skrzyneczka, bo tu najpierw musi być podajnik. Tu wpierw musi być podajnik. Zdecydowanie. Podajnik i dopiero wtedy możemy dorzucić skrzynkę. O, właśnie tak. W takim wypadku teraz może ruszyć produkcja, podejrzewam. O, pięknie. Idealnie, po prostu idealnie. Wszystko zbiera się w jednym miejscu tutaj. Fajnie byłoby jeszcze ten węgiel magazynować w sumie. Tak po prawdzie, to nie byłaby zła rzecz. Stwórzmy teraz wiertło. Czemu nie ma tutaj wierteł? Wiertełko, chodź tu. Okej, okay, produkuj się, produkuj. I teraz gdzieś tu dorzucimy piec. Tylko gdzie mam piece? Kamienne piece. Przecież ja stworzyłem kamienne piece, to czemu ich nie mam? Kisyw. Ach. Tylko co te kamienne piece mogą robić? Mogłyby teoretycznie w sumie przetwarzać też na przykład... O! Miedź mogłyby przetwarzać. To byłaby fajna rzecz. Ale na razie jeszcze nie mamy rozkazu przetwarzać miedź, więc sobie może daruję to. Daj skrzynkę na końcu tamsy od węgla, żeby magazynować węgiel, który się... No tak, w sumie dobrze byłoby ten węgiel magazynować, prawda. Nie da się ukryć. Najprawdziwsza prawda. Tylko tak, w sumie to jest trochę syf. W sumie dobrze by magazynować ten syf, macie rację.
sumie Jekus ma rację tak naprawdę. Nie za daleko postawiłem, chyba trochę za daleko widzę. Tak, zdecydowanie za daleko. No i dobra, węgiel się magazynuje, super, nic nie idzie na marne. Bosko. Co dalej? Ta gra ma bardzo duży potencjał, no ta gra ma potencjał jak jasna cholera. I ona w tym momencie zaczyna trochę przerażać nawet pod pewnym względem. Naprawdę. Ta gra właśnie zaczęła mnie przerażać. Tutaj jest węgiel, tutaj też jest węgiel dostarczany, tutaj jest, więc syfu nie ma, tu też jeszcze jest, tu nimo, więc trzeba dorzucić. Okej, w sumie mogłbym tu zrobić jedną skrzynkę zamiast dwóch, ale na razie zostawię sobie to w spokoju. Tam jakoś podpowiada, żebym zobaczył sobie w tej leży, jak to ułożyć tak naprawdę, ale chcę sobie to rozczaić. Dobra, wypadałoby jeszcze więcej spalinowy wierteł wrzucić tutaj. A, muszę być bliżej, żeby budować. Okej, dobra, luzik. Luzik. Tu sobie możemy jeszcze tak zrobić spokojnie. Tylko muszę węgiel zebrać. Okej. Ej, jest nice. Prosta, bo prosta maszyneria, ale działa i o to tak naprawdę chodzi. O to w tym tak naprawdę chodzi. To jest piękne. Jak to dalej ogarniemy? Pytanie. Potrzebujemy kamiennego pieca, okej. A jakby na przykład zrobić tak. O, jakby na przykład tak zrobić. O, właśnie tak. Potrzebujemy skrzynki. Tutaj jednego robocika potrzebujemy. O. Okej, tu się będzie magazynowało, super. A teraz tu szybciutko stworzymy piecyk. Wpierw tylko ramię weźmiemy, stworzymy. Jeden odstępu, jeden piecyk. Jednego oczywiście jeszcze przydałoby się tworzyć tak, jak to się zwie. Trochę węgla by się przydało więcej w sumie. Trochę węgla jest mało z tego, co widzę. Zdecydowanie. More węgiel. Tu zaczęło uzupełnić węgiel. Okej. Żelazo też jest w sumie magazynowane. Czy to dobrze, że się żelazo magazynuje? W sumie nie, dobrze. Żelazo nie powinno się na dobrą sprawę magazynować jakoś szczególnie. Podejrzewam. Więc to nie jest w sumie dobra rzecz. Tu musimy zautomatyzować ten kamienny piec. Zrobimy coś takiego może. Tak, to nie jest... Dobra, wiecie co, mam pomysł. To niszczymy. Tak. To trzeba rozkminić. Wybaczcie, że teraz nie patrzę na czat, ale...
Ta gra mnie interesuje, ta gra jest dobra. Mam w sobie taki skubany potencjał, co się w pale nie mieści. I tu teraz będzie szedł pas transmisyjny. No właśnie tak. Tu będą szły piece. Tylko zanim te piece pójdą, musimy stworzyć jeszcze jedno ramię. Co najmniej, no i więcej pasów transmisyjnych na pewno. Coś przeczułem, że pasy transmisyjne i ramienia to jest coś, czego tak naprawdę teraz będziemy potrzebować. Łyczek herbaty. No i dobra, i potrzebujemy stworzyć kamienny piec. W sumie nie, zamiast kamienny piec najpierw stworzymy ramienia, potem zajmiemy się resztą. Obracamy. Raz. Dwa. Trzy. Okej. Tutaj będą kamienne piece. Raz. Dwa. I trzy. Teraz czas uzupełnić odrobinę wungla w naszych machineriach. Pyk, pyk i pyk. Czemu one łapią? Są za daleko. Syf. Teraz piece musimy przybliżyć. I teraz musi to banglać. Bangla! Okej, węgiel jest dostarczany. Teraz tylko dostarczyć teraz tylko rudę. Jak to zrobić w sensowny sposób? Trochę skopałem w sumie, widzę. I mamy specjalnie jak tego stąd zabrać. Ha, 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 ha. Dobra, jest syf. Pod tym względem jest w sumie syf. To trzeba zniszczyć, tego tutaj nie potrzeba. To trzeba tutaj dorzucić. Bo tak czy siak, to będzie zabierało potem... nie tak. To będzie zabierało i wrzucało do skrzyneczki. Tak czy siak. Tylko teraz tak, wungla potrzebujemy więcej, bo jest syf. Straszny, straszny syf jest. Okej, okay, teraz tylko dostarczyć tutaj tak naprawdę żelaza. I będzie dobrze. Obracamy i tworzymy. O! Tylko nie mamy wungla. Jest syf. A, tu się też węgiel skończył. Syf. Tak, bo nie nadążamy nad produkcją. Aha, okej. Okay. Dobra, czaję. Więcej wierteł. More wierters. To nowe SimCity. Tak, tak, to jest nowe SimCity. Ta gra jest genialna. Naprawdę. Zaskakująco genialna ona jest. Tylko potrzebujemy więcej węgla. More węgiel. Nie mamy wiertła, to mamy wiertło. More węgiels.
Więcej pasów potrzebujemy transmisyjnych. Ups, skopałem. Czy to będzie działać? Ciekawe. Ale wpadłem na szalony pomysł. Bez kitu. Jeżeli to stąd tego nie zabierze, to to będzie tak czy siak szło w rotację. I to jest genialne. O, widzicie? Geniusz Michała daje o sobie znać. To jest genialne. Wiertła nie pracują. Wiem, jestem tego świadom, spoko. Bo potrzebują paliwa. Ot, cała zagwozdka tak naprawdę. Tylko tak, czemu one nie działają? Bo nie mają... Aha, bo nie mają rudy. Okej, dlatego. Teraz tak. Czy gdzieś mi coś się fajnego tworzy? Tak. Całą masę żelaza mam. Super, bardzo mnie to cieszy. Całą masę węgla, naprawdę, dosłownie całą masę węgla. I spokojnie możemy jeszcze co najmniej jeden piec stworzyć na tej linii. Z palcem w nosie. Spokojnie tutaj można stworzyć jeszcze jeden piecyk. O, właśnie tak. Z odrobinką węgla. Tutaj nam się węgiel troszeczkę stakuje, ale to akurat nie jest problem. Pyk. Ja trochę przesadziłem z tym węglem tutaj. Dobra, i tutaj musimy już dostarczyć jeszcze... O Jezu, pasy transmisyjne nam się skończyły. Moskit, a może by tak zacząć przetapiać miedź? Jeszcze nie, bo w sumie nie wiem, po co miedź jest, więc na razie miedzi nie ruszam. Jeszcze miedzi nie ruszam, bo nie wiem, po co miedź do końca jest. O, pięknie. Bangla, no i bangla. Jest fajnie. Kurde, jakie to jest piękne. To jest moja własna mini fabryka. Jakie to jest piękne. Zrób dostarczanie węgla do wierteł. Ej, a to by było mądre. Da radę coś takiego zrobić? To jest dobre pytanie. Na tym też warto byłoby się zastanowić. Czy takie coś miałoby rację bytu, ale przeczułem, że to mogłoby być problematyczne już przy tej mojej małej, dziwnej konstrukcji. To już byłoby troszeczkę problematyczne, więc na razie sobie daruję tą zagwozdkę. A. Tylko tak, tutaj... No tak. Jest mały problem, bo tutaj tworzymy żelazne płytki, ale nic z nimi nie robimy. To jest problem, to jest poważny problem, na którym trzeba się zastanowić. Na przykład stworzyć po prostu tutaj podajnik, który będzie... którego będą transportowane surowce. Bierzemy tutaj nadmiar tych surowców tutaj. O właśnie, tutaj wrzucimy do podajnika. I takie coś powtórzymy, tylko potrzebujemy skrzynki, żeby mieć skrzynkę potrzebujemy drewna. Okej, has się zgadza, drewno jest. Tu będzie z tym problem, więc nie ma miejsca, więc trzeba trochę wykarczować las. Moski, dwa środkowe wiertła na węglu nie działają. No nie działają, bo nie mają miejsca, żeby wysyłać surowce, proste. Dlatego nie działają tak naprawdę. Tylko i wyłącznie dlatego. Pyk. Wągiel. O, i produkcja rusza pełną parą. Super, 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 super. Już tak wymyśliłem, że to miałoby rację bytu.
Nie, to nie, to byłoby głupie w sumie. Trzeba zabrać troszeczkę węgla, bo przydałby nam się węgiel. Okej, okay, węgiel zebrany. Tylko nie jest dostarczany. Aha, jedna kopalnia nie działa. Bardzo niefajnie. Potrzebujemy więcej węgla. More węgiel. Jeszcze jeden kamienny piec, kurde, lipa. W sumie tak, jedno z tych rzeczy możemy spokojnie zlikwidować, bo nam nie jest potrzebne aż tyle kamienia. Możemy tutaj spokojnie wiertło się dowalić, jedno. Tak z palcem w nosie podejrzewam. O właśnie na przykład... O tutaj. Czy nie jest to idealne rozwiązanie, ale jest to moje rozwiązanie, dlatego jest to piękne. Okej, więcej węgla jest i teraz chciałbym zrobić coś takiego, że tak czy siak nadmiar będzie odprowadzany tutaj. Nadmiar na pewno zawsze będzie, z tego co widzę. Nadmiar będzie zawsze i wszędzie, więc możemy spokojnie to po troszeczkę odprowadzać ten węgiel. I tak go nie zabraknie. Nigdzie będzie przynajmniej nam się troszeczkę zbierało do oddzielnej skrzynki. Zamiast tej skrzynki trzech podajników po prostu przedłuż pas. Jakiej skrzynki trzech podajników? Nie rozumiem. Twardy, nie do końca rozumiem twojej koncepcji. I przydałoby się dodatkowo więcej... Przydałoby się więcej tych do kopania... Zdecydowanie przydałoby się więcej do kopania żelaza. Spokojnie. Spokojnie przydałoby się więcej. Jeszcze jeden do kopania żelaza, bo jest trochę tego mało. Na przykład tutaj, o. Pyk, pyk i pyk. Jeszcze dorzucimy i jest piknie. Nie działają trzy wiertła węglowe. Nie no, nic, wszystko działa. Jak nie działa, to po prostu ma przerwę w działaniu w takim wypadku. Czy nie? Zaraz, czemu nie działa? A, bo się skończyły surowce, dlatego nie działają. Dlatego nie działają, bo się surowce skończyły po prostu. I wszystko jasne. O! Czyli dobra, jeszcze stwórzmy jeden kamienny piec i jesteśmy w domu. No, luzik. Kurde, szybko się te surowce wydobywają, jak wuj normalnie. Strasznie szybko. Jest to odrobinka nawet problematyczne, powiedziałbym. W ogóle ile mam tych surowców zrobionych? O Jezu, ile żelaza, mój ty Boże. Mogę się kąpać w żelazu, bym powiedział nawet. Zdecydowanie. You are potentat węglowy. Okej, okay, dobra, dalej. Piec. Jeszcze jeden piecek musimy odpalić i jesteśmy w domu. Jesteśmy w domu. Tak, i teraz musimy miedziane płytki. Aha. Okej, okay, teraz zajmiemy się miedzianymi... płytkami. Okej, okay, luzik. Luzik. Wszystko damy radę. Nie ma co się bać. Tylko tak, tu chciałem, żeby to w sumie szło bardziej tak. Dopiero potem tak. I tak. O, super. O, ładnie, pięknie.
przy okazji tylko dam jeden podajnik tutaj i jesteśmy w domu. Okej, troszkę wungla. I działa. Ono się tutaj wungiel. No i dobra. I pakuje. I bardzo fajnie. Widzę, że skończyło nam, tu nam się skończyło żelazo. Okej, tylko paliwko potrzebujemy. O, bardzo ładnie, żelazko się produkuje. O, ej, dobre to, dobre. O Boże, ile mam nadmiaru wungla. Makabra, po prostu makabra. Ale wszystko działa. Ale cała produkcja działa, z tego co widzę. Pyk tutaj idzie do... tutaj działa, 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 działa. Wszystko działa, jest bardzo dobrze. Bardzo dobra konstrukcja. Widać napracowanie. Tu się wungiel skończył. No i teraz miedź potrzebujemy wydobyć. Damy... dwa do... teraz w ogóle zrobimy coś takiego zautomatyzowanego, postaram się. Ty, ej, to byłoby piękne. Rozumiesz, zrobić takie zautomatyzowaną całkowicie fabrykę. To jest wersja demo. Tak, to co najciekawsze jest wersja demo. To jest zastanawiające, że coś takiego może być w wersji demo. To jest nawet przerażające, bym powiedział. O, dużo węgla, bardzo fajnie. Dobrze byłoby tutaj uzupełnić zapasy paliwka, żeby nam go nie zabrakło, bo jednak węgiel jest najważniejszym ze wszystkich surowców, z tego co już zdążyłem zauważyć. I tak, tworzymy tutaj tak, takie coś, może z tej strony bardziej w sumie. O, tu jest dużo, pyk i pyk, dobra, pięknie. Teraz chciałbym stworzyć zautomatyzowane kopanie tego wszystkiego. To by było piękne, jakby mi to wyszło. Okej, tutaj to będzie szło i tu będzie się wydobywało. O, do skrzyneczki. Okej. I chciałbym przy okazji poprowadzić stąd węgiel. Żeby to było automatycznie dostarczane do węgla. Kobieta potrzebuje więcej pasów transmisyjnych i troszeczkę więcej przerzuczaczy, jakoś tak. A, muszę być bliżej, okej. Okay. I co teraz za bangla, jak to tak wrzucę? Okej, okay. Trochę tylko węgla potrzebujemy. Działa. Ja teraz tutaj nie będę dostarczał węgla, poza oczywiście tym tutaj narządem, przyrządem, maszyną. I co z tego wyjdzie? Czy to będzie działać? Działa, ej, to działa. Hehehehehe. Szaleństwo. Czuję się taki mądry, taki zdolny. I czego to brakuje? Węgla. Aha, bo tutaj się skończył węgiel, wszystko jasne. Syf, syf, syf. I sobie jedziemy. Zbierzmy nasze rzeczy. Czy fajnie by można było stworzyć na przykład takie skrzyżowane
pasy transmisyjne, że na przykład, nie wiem, jednym idzie to i drugim to, i żeby to mogło się ze sobą, kurczę, krzyżować. Wtedy to byłoby cudowne po prostu. Może jest coś takiego możliwe w tym momencie, nie mam pojęcia. Ciężko mi powiedzieć. Ale działa, bangla. Tylko widzę troszeczkę za mało. Okej, dobra, widzę mały problem. Bo tylko jedno wiertło działa. Z tego względu, że tylko do jednego jest dostarczany węgiel. No tak. W sumie nic dziwnego, że to tylko do jednego dostarczany węgiel. No tak. A gdyby zrobić coś takiego, no to byłoby nie głupie. A nie tak. Gdyby zrobić coś takiego. Jakby to miało działać? Tak, nie tak. 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 Nie tak. Tak. O. I teraz tutaj dorzucić machinę. Nie, za daleko jest, widzę, więc to musi iść tutaj tuż przy tym w sumie. Jednak. Czy to będzie teraz działać? Działa, jest, okej. Okay. To będziemy mieć teraz spokojnie produkcję na 2 wiertła, ekstra. I miedzianą płytkę potrzebujemy stworzyć. Żeby stworzyć miedzianą płytkę, potrzebujemy węgla znowu. Okej. Wszystko da radę zorganizować. Wow, mam niezły zastój. Taki kosmiczny, powiedział nawet. Ale poza tym jest całkiem okej. Dobra, tu już nic się nie produkuje. No i trzeba jeszcze trochę węgla dodać do tego. Okej. No i dobra, jak ja to tak mądrze zrobię? To jest pytanie, jak to mądrze zrobić? Jak to mądrze zrobić, żeby działało? Potrzebujemy dać jedno ramię tutaj. Jeden piec potrzebujemy. O. I to ramię będzie... Tylko tak, potrzebujemy jeszcze węgla. Jeszcze węgla potrzebujemy, to już jest problem. Więc tutaj musimy dorzucić jeszcze jeden ten. Gdy węgiel, że nam się kończyć, to niefajnie. Bardzo niefajnie. O, dobra, działa. Jeszcze jedno ramię będzie potrzebne. Jeszcze jedno ramię i to ramię teraz będzie przyrzucało też tutaj rzeczy. Już mamy zastój, to bardzo... Jeżeli mamy zastój, to bardzo dobrze w tym wypadku. Akurat bardzo dobrze. To znaczy, że mamy sporo węgla. Rudy nam też nie brakuje, z tego co widzę. Zdecydowanie. Te. Ale to dobrze, teraz mamy tutaj to. Okej, super. Tu możemy dorzucić troszeczkę tego węgielka. O, i teraz tylko jeszcze potrzebujemy węgla tutaj. O właśnie, tutaj węgla potrzebujemy. Do tego czegoś. O! A, jeszcze tutaj to zasilić, no tak. No tak.
I teraz to powinno działać. W sumie to możemy spokojnie zlikwidować. Spokojnie, z palcem w nosie i zamiast tego po prostu rzucić tutaj pas transmisyjny. No, właśnie, 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 właśnie. Pięknie. Po prostu pięknie. Powiedziałbym, że spokojnie możemy zrobić takie drugie. Drugie coś spokojnie możemy zrobić. Jeszcze jeden piecyk będzie potrzebny. Okej. Piecyk mamy, super. I teraz tak, tak. Nie to. Pas transmisyjny potrzebujemy. O. O, 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 o. O, piknie. Teraz to będzie wszystko ładnie banglać. Zobaczymy więcej węgla, more węgiel. Trzeba zobaczyć ten cały syf, który tutaj się uzbierał. Będziemy w domciu. I co? Produkuje się! Jest! Miedziana płytka. Mamy miedzianą płytkę. Jest. Zobaczymy więcej węgla. Tak się nam każe misja zrobić, żebyśmy więcej węgla mieli. Uzupełnię też węgiel tutaj. Też tutaj można by uzupełnić sobie. W sumie możemy sobie pozbierać troszeczkę węgla, nie zaszkodzi. Z tego co widzę. O, pięknie. Jeszcze tam widzę, brakuje węgla, to akurat nie fajnie. I tu brakuje węgla, też nie fajnie. Boże, jak ta gra mnie wciągnęła. Trzeba godzina. Miałem na chwilę tylko ją odpalić, a tu już prawie 17, taki syf. O, pięknie. No i jedyne, czego teraz tak naprawdę nam w tym momencie brakuje, to jest węgiel. O, tutaj węgla nie doprowadziliśmy. Niemądrze. Jak możemy tutaj jeszcze węgiel doprowadzić? To jest pytanie. To jest bardzo mądre pytanie, na które nie wiem, czy mam, będę w stanie odpowiedzieć. Komórka mi się naładowała. Mam problemy z węglem, widzę. Takie konkretne. Też się węgiel skończył, cholera. Niedobrze. Bardzo niedobrze. O! No i wszystko mamy. Jej! Czas iść dalej. Uff, tylko 47 minut mi zajęła ta misja. Ach. Ojej. I co my tu mamy? Aha, że shift plus lewy przycisk myszy, to jest stack transfer, aha. Okej, dobra. To nie jest nic trudnego. Control plus lewy przycisk to zaznaczenie wszystkich przymiotów danego typu.
Ctrl plus lewy klik na mapie. Quick bar, ok. Tips and tricks. Ojej, to już zaawansowane rzeczy jak dla mnie. Od Jezus, jakieś w ogóle rury przesyłowe. Mój ty Boże, rura. O, tak, i co mamy tutaj za zadanie? Może jakiś radar, sprawdźmy, gdzie jest nasz statek rozwalony. Tutaj będziemy generować elektryczność. Ej, dobra. My sobie to zostawimy jeszcze to na następne posiedzenie. Następne posiedzenie sobie to zostawimy. Build a pompa. Genialne, po prostu genialne. Ach, tam jest jakieś wojny laczkowo-twardowe. No cóż, to już nie moja, to już nie mój biznes. Dobra, ja potrzebuję teraz paru minut przerwy i na razie zakończymy faktorię i dam wam znać, co dalej. Za 5 minut wam dam znać, co dalej. To widzimy się i słyszymy za 5 minut.